Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części historii w grze This War of Mine z dodatkiem Ostatni Komunikat. Nie dowiedziałem się niczego ciekawego, kurczę, a tyle osób przepytaliśmy w barze. To jest dziwne, bo odwiedziliśmy wszystkie miejsca, a nie mamy żadnej nowej informacji. Chyba, że 13 dzień nie będzie tak szczęśliwy i zapukają do nas smutni panowie. Zobaczymy. Poszukując zapasów, Esma znalazła parę ciekawych rzeczy. O tak. Znaczy Esma... A miała pogadać rzeczywiście o tym, co usłyszała w klubie. Malik, ty... Wstawaj. Wyspałeś się. Malik będzie miał sporo roboty dzisiaj, no bo przede wszystkim za warzywa trzeba się zabrać. No coś pomyśleć z jedzeniem. I tutaj mam dylemat, bo moglibyśmy dać im mięcho. Tylko żeby najedli się w pełni, to aż 4 sztuki mięsa by musiały być zużyte. Możemy porozmawiać? Czekaj. Chodź, Malik. Skarbie, boję się. Armia zaczęła cię szukać. Esmo, ratujemy ludzkie istnienia. To nie jest ani łatwe, ani bezpieczne. Musimy mówić ludziom prawdę. W takich czasach desperacko jej potrzebują. A co jeśli coś ci się stanie? Kto im pomoże? Możemy ukryć się z przerażenia, albo nie poddawać się i walczyć. Dla mnie wybór jest prosty. Musimy mieć dość odwagi, by walczyć o prawdę. No. Jak my wyglądamy... Cukier. Trochę boli, że nie udało się jego zakupić gdzieś tam po drodze. Jednak czasu było mało. Ale mamy dużo wody. Być może to nie byłoby takie złe, jakbyśmy zabrali się za przygotowanie kilku normalnych posiłków. Albo jeden posiłek, jedna puszka. Fajnie mieć te puszki w zapasie, bo jeżeli by się okazało, że... Trzeba coś kupić drogiego u handlarza, no to one są sporo warte. Ale dla nas największą wartość ma ogródek warzywny. Zrób. Chociaż może niepotrzebnie się tak zablokowałem. Patrząc na to, ile mamy jedzenia, może gdyby ulepszyć warsztat tutaj metalowy, to by wyszło nam korzystniej, czy tak samo same lekarstwa. Ale jakoś przywykłem, że jak są warzywa, to czuję się bezpieczniej. Tym bardziej, że mamy naprawdę mnóstwo nawozu i warto by było coś z nim zrobić. No dobra, zobaczmy, jak to się prezentuje. Warzywa. 10 sztuk wody. Ale 4 sztuki aż. 72 godziny, 3 dni będziemy musieli czekać. Myślę, że to trochę lepiej wygląda. Ale aż 4 warzywa. Wydaje mi się, że kiedyś to inaczej było. No ale niech będzie. Chociaż wody, jeżeli chodzi o posiłki, może zabraknąć. No dobra, skoczymy po puszkę. Jak my z papierosami wyglądamy? Jeszcze zostały te 3 skręty domowej roboty. Nic ciekawego. Przyznam, że teraz jeszcze bardziej dumam, czy te warzywa były dobrym pomysłem. Ale liczę na to, że tak. No dobrze, tu nic więcej nie poprawimy, idzie posłuchać. Nikt do nas nie przyszedł też. Zwyczaj goście to przed 11 się zjawiają. Jak Esma wstanie, skoczymy na dół. Trzeba pamiętać, że musimy coś też zjeść dzisiaj. Dziesięć drobiazgów. 5 sztuk wody aż na mięso. No właśnie. Czy jedno mięso jest warte 5 sztuk wody i 2 drewna? Bo to tak się mniej więcej przelicza. Chyba bardziej by nam się opłacało zjeść 2 surowe kęsy. I tak to chyba pogodzimy. Ktoś zje puszkę, a ktoś 2 surowe kawałki mięsa i wszyscy będą szczęśliwi. Będziemy mieli też mięso, które w przyszłości połączymy z warzywami. No i puszkę w zapasie, jakby trzeba było coś kiedyś gdzieś. Dobra, wyjdźmy. No to Esmo, to chyba będzie najlepszy układ. Co prawda zawiodłem się na warzywach. 72 godziny. Liczę, że jeszcze dzisiaj doczekamy się tego. No ale dobra, zjedzmy tak. Mięso raz.
A tak boli, ale patrząc na to, ile tego mięsa potrafi wpaść, nadal głodna. Szkoda, że nie ugotowane. I to powinno rozwiązać problem, chyba że i tu coś się zmieniło. Tak, jest dobrze. Poszukajmy jakiejś wiadomości. Niestety nic nie słychać. To jest dziwne, bo nie wiadomo skąd w takim razie odebrać jakieś inne wieści. Czekaj, kolego. Wszyscy zjemy, ty nie możesz tu głodny chodzić. I na dobrą sprawę, co mogliśmy dzisiaj zrobić? Co zrobiliśmy? Możemy przygotować 3 sztuki papierosów. Czy my mamy piłę? Mamy piłę. Więc albo stacja. Gdzieś można by było się jeszcze wybrać. Papierosy niech poczekają na jutro, bo a nuż drobiazgi nam się na coś przydadzą. Chętnie poszedłbym do tego domu, gdzie mieliśmy kraty do przepiłowania na dole. Na stacji też była taka sytuacja. A kusząca propozycja, no tak, ona już się wyspała. Także bardziej się nie da. No dobra, ale dołożyliśmy do pieca, czekamy na temperaturę. To nie takie proste, chociaż może się okaże, że dojdą jakieś nowe miejsca nocne i problem będzie rozwiązany. Dorzuć. No to co? Kończymy dzień. Jest, nowe, apteka i piekarnia. No to bardzo dobrze. Nie ma co się martwić, na zapas. Apteka. Dwaj bracia, którzy mieszkali na pierwszym piętrze, prowadzili dobrze prosperującą aptekę. Może warto sprawdzić, czy przeżyli niedawny ostrzał artyleryjski. Jeśli żyją i mają zapasy leków, Malik mógłby poinformować ludzi. Taka wiadomość przyniosłaby im ulgę. Piekarnia. Nowak był moim przyjacielem. Miał najlepszą piekarnię w mieście, ale nie... Widziałem się z nim od początku oblężenia. Chyba tak miało być. Może warto go odwiedzić. Może będzie miał nawet trochę jedzenia na zbyciu. Jedzenie niewiele, materiału niewiele. Broń dużo, części niewiele. Leki niewiele, materiały. Nas interesują materiały, ale i tu jest niewiele. W aptece moglibyśmy się dowiedzieć czegoś nowego. Jeszcze zobaczmy dom duchów. Broń bardzo dużo, części niewiele. No, nie brzmi to jakoś specjalnie kusząco. Znów jedzenie, warzywa jakby się trafiły. Ale to mogą się trafić i kolejnej nocy. Lecimy do apteki. Zobaczmy, co tam słychać. Liczę, że mimo wszystko będzie tu przyjazna atmosfera. Drewno? Może jedno... No, jedno zostawmy. Jedno niech zostanie, żeby mieć pozycję wyjściową. Najgorzej, że drewno właśnie też się zalicza do materiałów, nie tylko drobiazgi. Może i nam się przyda niebawem. Dom wydaje się duży. Zaraz dowiemy się czegoś więcej. Coś jakby się działo w piwnicy. Zdaje się, że apteka ma równie mało zapasów, co reszta miasta. Przestań mnie tym męczyć. Dawoży, dziękujemy za udzielone nam poparcie. Pomaganie braciom i siostrom to nasz obowiązek. Niech żyje Republika. Tylko patrząc na to, że możliwa jest kradzież, to też różnie to może wyglądać. Zobaczmy, co się dzieje na dole. Słyszę Davora i brata. Zbyt chętnie nie rozmawiałem. Tak, można wyczuć, jaki temat głównie się tu przewija. Armia dowiedziała się o kryjówce buntowników.
Nam jednak potrzebne są drobiazgi, jak tylko je będziemy mieli. Mhm. To będziemy mogli też zejść do chłopaków, pogadać z nimi, bo przypuszczam, że o to w tym wszystkim tu chodzi. Nie, tu wszędzie tylko jest kradzież możliwa. Więc jeżeli chodzi o miejsce, w którym można by było się obłowić, to trochę słabo. Pogadajmy z nimi. Co mogliśmy zdobyć, to zdobyliśmy. Kraść u dobrych ludzi nie będziemy. Witaj, Esmo. Dasz nam chwilę? Musimy dokończyć rozmowę. Poczekasz w drugim pokoju? Okej. Okay. Jak możesz tak podchodzić do tego, bracie? Bracie, są tu dobrzy ludzie, którzy po prostu chcą, żeby wojna się skończyła. Panowie, ale ta wasza rozmowa trwa w trakcie naszej tutaj zmiany, a widziałem jakieś ciekawe informacje na podłodze. Ale na wojnie ludzie cały czas giną. Nie chcę, żebyś był jednym z nich, więc nie ruszaj się, dopóki nie wrócę. I nawet nie możemy przyspieszyć tej dyskusji. Wkurzasz mnie, idę zapalić. No cześć, cześć Esmo, jak leci? Esmo, pewnie słyszałeś naszą kłótnię. Tak, wojsko zamierza przypuścić atak na kryjówkę rebeliantów. Tak, twój mąż może musi ostrzec wszystkich przez radio. Twój brat jest innego zdania, powiedział, że możecie znaleźć się w niebezpieczeństwie. Jeśli będziemy siedzieć cicho, ucierpi wielu ludzi. Dobrze, porozmawiam z Malikiem. No dobrze, więc mamy nowe informacje. Nie wiem, czy możemy tu wchodzić. Co cię tu sprowadza? A, takie tam. Jest o wiele gorzej, niż można było się spodziewać. Prawie nic im nie zostało. Kiepsko to wygląda. Nie pamiętam, że kiedykolwiek były tu takie pustki na półkach. Ale widać, że chyba nas lubi. Dziwna sytuacja, tak grzebiemy w gruzie. No nie było zaliczone jako kradzież, więc chyba można podnieść. Wracamy. Dziwna też sytuacja, bo nasz plecak taki będzie smutny, ale może możemy pogadać jeszcze z bratem numer 2. Jesteś żoną tego radiowca, prawda? Lepiej trzymaj gębę na kłódkę, no chyba, że chcesz źle skończyć. Grozisz mi? Jeśli wojsko się dowie, kto sypnął, zabiją nas. A później przyjdą po ciebie i twojego bezmyślnego męża. No i to jest cały problem sytuacji. Po której stronie stanąć? Dobra, wracamy tam, bo... Nie wiem, być może... Jakbyśmy nadali odpowiedni komunikat, to będzie jeszcze niestety po co tu wracać. Bo rzeczy, które się tu znajdują, stracą właściciela. Jak my wyglądamy? Jeden drobiazg. No to chyba tylko jedna deska. Teoretycznie deska jedna więcej warta niż drobiazg. Ale z drugiej strony nic nam nie przynoszą. Z ciekawych rzeczy. To jest wyjście. No dobra. Idziemy stąd. Jest dość duży problem. Jest większy problem. Dylemat Esme. Podsłuchałem rozmowę o planowanym ataku na powstańców. Moglibyśmy ich ostrzec, ale to naraziłoby aptekarzy i jego brata na niebezpieczeństwo. Co gorsza, żołnierze mogliby przyjść i po nas, gdyby dowiedzieli się, że pomogliśmy rebeliantom. Poproszę Malika, żeby ostrzegł rebeliantów o planowanym ataku na ich kryjówkę, żeby zdążyli uciec. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie dopuścić do dalszego rozlewu krwi. Nie powiem Malikowi o ataku rebeliantów, to zbyt ryzykowne. Wojsko może się na nas zemścić, jeśli pokrzyżujemy im plany. Powiem tylko Malikowi o braku zaopatrzenia w aptece. No teoretycznie to jest dość okej opcja, tak? Bo nie powinniśmy słyszeć rozmowy. No i zaopatrzenia nie ma, czyli przekazujemy coś ludziom. Z drugiej strony no nam ten brat dobry, powiedzmy, powiedział. Myślę, że naszą serię od tego momentu będziemy mogli podzielić na dwie części. W jednej pójdziemy skrajnie przeciwko armii, w drugiej
pójdziemy też skrajnie, kryjąc się z informacjami, nie mówiąc wszystkiego Malikowi, bo takie wymieszane wiadomości nie wiem, do czego by nas doprowadziły. Być może właśnie do najlepszego zakończenia z możliwych, ale dopóki nie poznamy tych najbardziej odległych od siebie opcji, no to, to też nie będziemy wiedzieli, co straciliśmy, czy też co zyskaliśmy. Więc najpierw będziemy ostrzegać, co pewnie nie skończy się dobrze. No i zaczyna robić się ciekawie, a może wręcz właśnie nieciekawie. W momencie, gdy zapewniliśmy sobie w miarę spokojny byt, mamy warzywa, mamy mięso, wodę bez problemu, papierosy nawet, no to mamy też okazję narobić sobie sporo problemów. Z drugiej strony ukrywać przed mężem te wszystkie wiadomości, gdyby to się wydało, gdyby on wiedział, że my wiedzieliśmy, ale nie powiedzieliśmy, no to też nie wiadomo, tak to... Myślisz, że Adam jest bezpieczny? Tak bardzo się martwię. Boję się o ludzi, których mogą rozkazać mu zabić. To mimo wszystko nasz syn. Porzucił prawdę ze ślepej lojalności wobec kraju, który nas zdradził. Och, Adam, czemu? Poradzimy sobie. No i jak widać, mamy też odpowiedź co do tego, o co się martwiliśmy wcześniej, czy nawiązanie, że syn poszedł do wojska, to rzeczywiście chodzi o regularną armię, czy o rebeliantów. No to wiemy, że on walczy po tej, w cudzysłowie, złej stronie, przynajmniej z perspektywy naszych tutaj bohaterów, bo czasem ciężko ocenić, tak? To ma rację. I tym samym, nadając taki komunikat jak ten, narażamy jego życie. Szczerze, wiedząc, że nasz syn jest w wojsku i narażamy jego życie, do tego narażamy własne życie, bo no nie jest powiedziane, że nie przyjdą żołnierze, w końcu się wojsko zdenerwuje. To nie wiem. Wydaje mi się, że w prawdziwej sytuacji, powiedzmy, znaczy ciężko sobie wyobrazić, tak? No bo nie będąc, czy nie mając takich problemów jak nasi bohaterowie, to możemy sobie tylko gdybać. No ale życie naszego syna plus nasze, albo życie być może wielu rebeliantów. Chociaż po drugiej stronie też stoją żołnierze, którzy często są Bogu ducha winni, wykonują tylko rozkazy gdzieś dane z góry. Aptekarz postąpił bardzo odważnie. Bez względu na wszystko podzielił się z nami wiedzą na temat nadchodzącego ataku. Naraził się dla rebeliantów. Żeby się nie okazało w finale tej całej historii, że tak naprawdę to narażanie się dla rebeliantów nie miało większego sensu. Ale tak też wspomniałem, przeżyjemy najpierw jedną skrajną historię, drugą skrajną historię, czyli będąc po myśli wojska w jakiś sposób przeciwko rebeliantom. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, a ostatecznie spróbujemy znaleźć gdzieś jakieś wyjście pośrednie. Może któraś z tych wiadomości, którą nadamy, no niestety skończy się śmiercią naszego syna, więc ją byśmy mogli pominąć. Znów inna okaże się mało istotna. I gdzieś tak to wszystko można rozegrać w miarę pozytywnie. Cóż tu masz, kolego? Ile ty będziesz nam jeszcze tych moździerzy? Jeden kupiliśmy. Jakiś handlarz garnków chodzi tutaj. Panie, mikser kup. No dobra, ale zobaczmy, co uda się kupić od niego. To też możemy wziąć. Wydaje się, że to będzie dość zdrowy układ, więc zgoda. Bio. Ostrzegając rebeliantów, naraziliśmy siebie i tych dwóch ludzi w nadziei na ocalenie znacznie więcej istnień. Czy postąpiliśmy właściwie? Chyba nie ma dobrej odpowiedzi. I to jest właśnie This War of Mine, szczególnie w wydaniu Stories. Zakładam, że nas chyba już nikt nie okradnie, więc weźmy puszkę i przygotujmy trochę opału, a jednocześnie moglibyśmy powoli kończyć ten dzień. Chyba nic więcej się nie wydarzy.
całkiem sporo drewna z tej szafki to wyszło. No dobrze. Więc cóż, jedzenie będzie następnej nocy. Papierosy, minimalna dzienna dawka jest zabezpieczona. Być może znajdziemy gdzieś ciekawszy tytoń. Wydaje się, że wszystko, co mogliśmy zrobić, to nigdzie to nie uciekaj. To zrobiliśmy. Napalmy w piecu. I ruszajmy na nocną wyprawę. Zastanawia mnie też postać samego Malika, że jest tak bezwzględny. Syn po prostu zrobił źle, jest po stronie armii, no to wydziedziczony. Żadne uczucia, żadne emocje. Tutaj też siebie naraża bez względu na wszystko. Ciekawe, czy Nowak nadal tu mieszka. No właśnie, czy ręce jeszcze jego leczą? Przyszliśmy z wodą. A weźmy wszystko. Kim jesteś? Dobry bądź niedobry człowieku. Ty jesteś Esma, żona Malika, tego radiowca. Tak, a co? O Boże, dziękuję. Moją żonę przytrzymywali na placu głównym, ocaliliście jej życie. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Na pewno ledwo sobie radzicie jak wszyscy, a niedawno trafiliśmy na magazyn żywności. Na pewno ledwo sobie radzicie jak wszyscy, a niedawno trafiliśmy na magazyn żywności. Bawimy się, tak? Znam z dzieciństwa, ale to chyba nie jest odpowiedni czas i chwila na takie zabawy. No dobrze. Fajne samo... Aha. No tak też właśnie to wyglądało jakby. Nic z tego nie było. Czy mamy tu jakiś większy... Tak, zdecydowanie jest większy obszar. Już się wystraszyłem, że wszystko co mogliśmy to znaleźliśmy i ostatnie skarby kryją się tylko w tej budce, czy też garażu, warsztacie, może tak. Zróbmy przejście na przyszłość. Teraz jest dość duży problem, bo często nam się będą przewijać historie, które wprowadzają w zadumę i... O, lampa! Nie no, fajnie, szkoda, że nie trafiła się 6 odcinków temu, znaczy 6 odcinków, 6 dni temu. No cóż, wojskowa krótkofalówka wydaje się nowa i niedawno używana. Pokrywa na baterię jest otwarta, a samej baterii brakuje. Obok leży lornetka, też wojskowa. Sprzęt armii tutaj? No, będziemy musieli uważać w takim razie. Lampa. No jakby nasza historia wcześniej nabrała tempa, to faktycznie moglibyśmy sobie ten ogródek całkiem nieźle urządzić. A tak? Nie widać żadnego życia, więc... O! Chociaż nam drobiazgów brakowało. Pudło z wojskowymi oznaczeniami, w środku jest bateria. Wygląda na to, że pasowałaby do krótkofalówki z tamtej budy. Znowu jakiś sprzęt wojskowy. Musimy trochę tu chyba uważać. Drobiazgi. Zastanawiam się, czy tę lampę warto brać, bo ona już do niczego więcej się nie przyda. Ale u handlarza pewnie jest sporo warta. Coś już warto by było wywalić. Na przykład to i to. Zresztą zostawmy, pewnie tędy będziemy wracać. Wytrek weźmy, jakby się okazało, że gdzieś się przyda. O, to Nowak. O, Esmo, witaj. Dobrze ci widzieć, jak... Myślę, że jakiś horror, jak leci. Jakoś leci. Co cię to sprowadza? Wszystko w porządku? Tak, nic nam nie jest, a u ciebie? U mnie nie najlepiej, odkąd umarła Velena. Tak mi przykro. Jakoś sobie radzę, muszę dla mojego syna. Zostaliśmy teraz sami. Popilnujesz go przez chwilę? Przyniosę dla niego trochę jedzenia. Jasne. Jak rozumiem, odchodzi specjalnie, żebyśmy ewentualnie zajrzeli do lodówki, ale no aż tak nie będziemy tu w końcu przyjaciel. Mamy też gdzieś w okolicy poszlaki, więc być może o to też chodzi, żeby rozejrzeć się tutaj. Na podłodze są porozrzucane zużyte baterie, takie same jak pozostałe. Wydaje się, że Nowak
często korzystał z krótkofalówki, tylko po co? No, to podejrzane. Faktycznie, czyżby on współpracował z wojskowymi? Więcej pudeł z wojskowymi oznaczeniami, takimi samymi jak pokój syna Nowaka. To nie wydaje się zbyt ciekawe. A to co? Jakaś lista nazwisk. Większość z nich jest chyba wyseńska, a przy pozostałych dopisano słowo zwolennik. Niektóre nazwiska zostały przekreślone, co wygląda dość złowieszczo. Czy to znaczy, że Nowak donosi wojsku Gran Znawi? Muszę się upewnić. Tu jestem, chodź. Zamknij drzwi, żeby nas nie widział. Już się złapnie. Dokument upoważniający okaziciela do otrzymania zaopatrzenia w bazie wojskowej na przedmieściach i wojskowa przepustka. Nowak pracuje dla armii. No to nie wygląda najlepiej. Muszę z nim porozmawiać, bo aż trudno w to uwierzyć, żebyśmy tylko sobie problemów jakichś nie przysporzyli tym, że mu powiemy o tym, że wiemy. Panie Nowak. Chodź, widzę, że młody chce nas specjalnie. Co robisz? Wyjdź, proszę. Co on nas usłyszał? Daj moment, pogadajmy z nim. To się robi naprawdę nieciekawie. Dlaczego wydajesz ludzi żołnierzom? Skąd ty, ja... Przykro mi, nienawidzę siebie za to. Ale tylko tak jestem w stanie utrzymać syna. Donosiłem tylko na najgorszych albo tych, którzy i tak nie przetrwaliby wojny. Nigdy nie mówiłem nikomu, kto stoi za transmisjami radiowymi. A armia bardzo chce to wiedzieć. Esmo, proszę. Nie chcę cię wydać. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie zmuszaj mnie. Wyszliśmy. Nie wiem, jakoś tak zrobiło się strasznie nieprzyjemnie. Możemy wejść? Wyjdź z mojego domu. No dobra, idziemy. Popełniłaś błąd? On chce się z nami bić? Nie, no chyba oszalał. Idziemy stąd. To takie przyjacielskie. Dziwna sytuacja. Coś tu może nie dograło, ale ostatecznie... Mamy części w plecaku. To szokujące, ale wygląda na to, że mój dawny przyjaciel wydaje ludzi wojsku. Mogłabym donieść na niego Malikowi, ale jeśli coś mu się stanie, co będzie z jego dziećmi? Pewnie gdyby nie one, nigdy nie dopuścił się czegoś tak strasznego. Muszę powiedzieć Malikowi o zdradzie Nowaka. Powinien to rozgłosić, nie zważając na konsekwencje. Jeśli będziemy milczeć, ci wszyscy ludzie z listy w dalszym ciągu będą w niebezpieczeństwie. To, co robi Nowak, jest obrzydliwe, ale jeśli Malik zdemaskuje go na antenie, cała jego rodzina znajdzie się w niebezpieczeństwie. Powiem Malikowi, że wśród nas jest kapuś, albo zdradzanie jego tożsamości. No nie ukrywam, że te opcje z prawej strony wydają się takie bardziej rozważne, tak? Czyli znowu mówimy coś Malikowi, ale pytanie, czy takie niedopowiedzenia nie doprowadziłyby na przykład do jakichś niesłusznych oskarżeń, że zginąłby ktoś, na przykład aptekarz, który chciał pomóc rebeliantom, bo ludzie by pomyśleli albo... jakoś tu kombinowali, czy on jest kapusiem. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, ta pierwsza opcja, która nie do końca mi chyba odpowiada, no ale jak już wcześniej powiedzieliśmy, a no to tutaj też, a powiemy. Czyli dalej w 100% po stronie rebeliantów. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.